Ma być ich 75 i dzięki temu, że pojawią się na torach z ulic Śląsko-Dąbrowskiej Metropolii, znikną przestarzałe tramwaje. Spółka planuje wymienić prawie 1/4 swojego taboru. Tramwaje Śląskie właśnie ogłosiły przetarg nowych wozów wraz z pakietami naprawczymi i potrzebnym osprzętem. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. Nowe tramwaje mają w głównej mierze wyprzeć stary tabor, a spółka Tramwaje Śląskie chce mieć 75 nowych wagonów. Przetarg jest jednak podzielony i precyzuje, jakiej długości wagony miałyby trafić do spółki w ramach konkretnego z nich. Jest też mowa o udogodnieniach dla pasażerów. Wagony niskopodłogowe, wyposażone w elektroniczne systemy i sterowania wagonem, w informację pasażerską, w Wi-Fi, w klimatyzację, czyli te wszystkie udogodnienia, które są oczekiwane przez naszych potencjalnych klientów, przez pasażerów. Zakupy Tramwaje Śląskie chcą sfinansować z 2 programów, Phoenix, a drugi ze środków KPO. Nowe tramwaje miałyby trafić do spółki do końca czerwca 2026 roku.